Lecimy, widzowie. EU10, jakieś klikanko lochów. Zobaczymy, co tutaj się pozmieniało na tym berserku. Pewnie teraz będę mniej czytał czat, z racji tego, że się będę skupiał na klikanku. Nie będzie tu pewnie jakiś niesamowity progres, ale procenty na lochy nam naprawdę, naprawdę fajnie podskoczyły. Z racji tego, że wszystkie gemy w ogóle wymieniłem. Nie wszystkie mam duże, co prawda, ale już wszystkie mam z 10 kopalni. Wymieniłem sobie jednego gema na HP. W sensie zostawiłem jednego na HP, jednego na HP podmieniłem za gemika na siłę. Z racji tego, że mamy tutaj legendarny w broni. Więc myślę, że tyle wystarczy, taki rozkład stat jest nie najgorszy na berserka. No i co, na szybko wam przelecę, co tu się zmieniło oczywiście. Mamy tylko 35 minut, żeby zdobyć pupila jeszcze dzisiaj. A chciałbym trochę leveli wbić, zanim zacznę robić awkę, żeby nie zmarnować. Także no mam nadzieję, że do 18 zdążę. Dobra, teraz tak, aurę mamy czwóreczkę. Zarządca areny. Słabiutko wygląda u nas, nie ukrywam. Natomiast dlaczego? Dlatego, że nie miałem jeszcze żadnego skipa na tym koncie. Jeszcze żadnego skipa nie dostałem. Tu w ogóle możemy poulepszać jeszcze, co się da. Żadnego skipa nie dostałem, miałem same ulepszenia. Zobaczcie, tych ulepszeń już mamy naprawdę bardzo dużo, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 ulepszeń, także sporo. Dzisiaj dostałem skipy. Od razu sobie zeskipuję, żeby mieć tych runek więcej. I zrobimy sobie oczywiście resecik. Także to jest kolejna sprawa, jak to tutaj u nas wygląda. No tutaj w zbrojowni nic ciekawego. Gabinet magii mamy 54% zebranych no, do pierwszego czaru itemków. Pupilki wyglądają tak, od razu mogę nakarmić i może jakieś środowiska porobię. To zawsze jakiś level powinienem dobić, tak mi się wydaje. Możecie w ogóle pozdrowić YouTube, bo pójdzie to na YouTube'a, proste, że tak. Dobra, tu możemy jeszcze machnąć. Cyk, i mamy 229, pięknie. Musisz się, majonezik, za każdym razem logować. Za każdym razem się musisz logować. Nie ma innej opcji, żeby tego SF Toolsa aktualizować. Dobra, to mamy kliknięte. Teraz tak, tu sobie przeszliśmy w koguta. Ja mam w ogóle tą walkę zapisaną. Nie mam niestety, dobra, to mniejsza z tym. Jest jak jest. Cyk. I tutaj możemy sobie Kroksa nakarmić na 3-5. I tym Kroksem chyba też. O. To dzięki, że się zmieniło. Tym Kroksem chyba też sobie dokładnie machniemy kolejne środowisko. Zobacz, może masz misję na tego pupila akurat? Tak, to bardzo mądre, dziewiczy kanion. No niestety nie mam, więc nieważne. No, więc tak jak mówię, pierwsze przejście zrobione, poszliśmy sobie w koguta, resztę ciągle karmimy. Od razu zrobimy, o Jezu, to jakiś nam się mocny trafił. A. Nieważne, ale tu za to przegraliśmy, fajnie, dzięki. Fajnie, nie ukrywam. Ale dobra, 4-1 jest zrobione, lecimy dalej. Portal sobie machnę później. Podziemie buduje nam się, a to mogę skipnąć w sumie tego trenera, żeby mieć na 8. Zawsze to wyższe procenty na lochy. To mogę odebrać i sobie zacząć ulepszać dalej, skoro mamy na to duszę. Podziemie mamy tak, 8-8, trener 8, wrota 8, Władek 7, komnata 8, przygodomat na 8 się robi, kopalnia 8, trole 2, gobliny 5. I mamy tutaj twierdzę puszczoną na 12, salkę zrobioną na 11 w gildyjce. Już niedługo będę miał surki, potem sobie pewnie kwaterki puszczę na 10. No, ale tak wygląda w każdym razie moja twierdza. Głównie się tu fokusuję teraz właśnie na niej. Gildyjka, średni poziom 2-3-7, brakuje nam jednej osoby, ale widzę, że już jest zaproszona. I jeżeli ten ziomek do nas wbije, to nam zawyży średni gildyjny, więc spoko. No i tyle, no mamy po 144%. Tutaj taki portal. Hydra jeszcze oczywiście nie ustawiona, to wiadomo. No i tyle i tak na szybko. Tyle tak na szybko, jeżeli chodzi o moją postać. W zasadzie to główne wzmocnienie tutaj to wymianka gemów, nie? Główne wzmocnienie wymianka gemów. Nic innego chyba nie robiłem. 1700 siły, 1600 HP. Boczki po 1000, szczęście po 1000. Dzisiaj skip koksu. Właśnie zrobiłem na początku, jak zacząłem tu ogrywać konto. Zrobiłem skipa. Dzisiaj pierwszy skip od początku tego konta. Tak to były same ulepy. Nie da się Hiroyuki, musisz wybierać. Musisz wybierać konkretne konto za każdym razem, jak się logujesz. Okej, na razie niech będzie tak.
Nie da się, działa to tylko w jedną stronę skorek. Możesz tylko przenieść z tajnego do głównego, na odwrót to nie działa. Siemanko Hela, witam. Dobra, no i tyle, jeszcze topeczkę wam oczywiście pokażę. Natomiast po tym jak się challenge zakończył, to chyba za bardzo tutaj ludzie nie cisną. Który level ma typisz Andy, bo to nas najbardziej interesuje. 294, no właśnie, więc tutaj po challenge'u na awatary już troszeczkę powiedzmy serwer zwolnił. Ale tak się prezentuje topeczka w każdym razie na ten moment, na szybko sobie można prześledzić. Gildie nieważne, twierdze nieważne. Pupilki, my mamy 28, a najwięcej ma 31, czyli 3 pupili nam brakuje. Będziemy mieć 29 dzisiaj, czyli 2 nam będzie brakowało do topki. Także nie ma tragedii. No i mamy 8 serce, a tutaj ludzie mają 9. Najmocniejsi powiedzmy. Także nie ma tragedii. Witam cię Kite, witam serdecznie. Nie ma tragedii, dobra, lecimy w lochy widzowie. Trzeba tu trochę nadrobić level, bo powiem wam, że jest lipa. Jest lipa z naszym levelem. Proszę bardzo, na 13 piętro mamy 10,5%. Zaczynamy od 13 piętra, bo to nam daje najwięcej expa. A, jeszcze wam mogę w ogóle portale popokazywać. Why not? Cyk, tutaj drugi portal, jak dobrze pamiętam. Tutaj mamy trzeci. Szlęgu, dziękuję ci pięknie za Prime'ika. Pierwszy miesiąc, mam nadzieję, że nie ostatni. Witamy w rodzince. Jeżeli masz ochotę, wbijaj na mój serwer Discord dla widzów. Połącz konto Discorda z Twitchem, dostaniesz rangę subskrybenta. Dziękuję ślicznie za Prime'a. I jeżeli oczywiście ktoś ma wolnego Prime'ika, to również może zostawić na tym kanale na Twitchu. Nie obrażę się. Gdzie się sprawdza procenty na lochy? Na SF Toolsie. Jak sobie wpiszesz chodurek, kalkulator do lochów neutral, to ci wyskoczy mój filmik na ten temat. I też Fejmeł1 ci wysłał link na czacie. Codziennie w zasadzie ubijałem jeden portal. I to na fullu, na 100% HP, więc nieźle to szło ostatnio. Zobaczymy jak pójdzie dzisiaj, ale może jeszcze nam się uda broń wymienić albo coś takiego. Więc no na razie tego portalu nie będę klikał. Dobra, tak wyglądały portale. Ok, strefa światła, 13 piętro. Lecimy. Lecimy widzowie. O, i mamy broń. Ile nam daje? No, więc dlatego właśnie nie chciałem tego robić. Dobra, dodajemy miejsce na klejnot. Mamy od razu runkę 3%. To w sumie stracimy tylko metal, więc mogę od razu... Dobrze, mogę od razu dać do kibla. Odzyskać klejnot. I tak, to sobie ulepszymy razy 2. I coś ja tu chyba jeszcze nie miałem ulepszonego. Dokładnie, hełmik jeszcze razy 2. I reszta jest ok. Dobra, gicior. Teraz tak, to sobie możemy obejrzeć od razu. Cyk. Dobra, mamy 2-3-1 level. Lecimy dalej. Komendant Koma. On nam też raczej padnie łatwo. Tak mi się wydaje. Zobaczcie ile bliskich prób. Cyk, 233 level. No robimy głównie to, bo to nam daje najwięcej expa. Wiadomo jak to wygląda. Kurwa, jaka seryjka. Co jest? I mamy jakąś czapę, ale czapa słapa. Czapa słaba, więc ją zostawimy. Dobra, i teraz na co? A może ten portal? Byśmy spróbowali. To jest Maguś. Oj, to z magiem, Magiusz chyba nie pójdzie na raz. Musiałyby same kryty tutaj lecieć. Nieważne. Fajne kryty siadły, nie ukrywam. 13 piętro, 2,30% i mamy na Sutenera Petyra w Esterosie 1,70. Dobra, no to poklikamy to jeszcze oczywiście. Najpierw tego. Sianko Foduk. Jak to jest być takim życiowym Sigmą? Nie wiem, musisz zapytać tego drugiego zioma. To raczej do niego pytanie skierowanie. Czy Berek jest dobry do gry free to play? Dobry jest, ale bardziej bym polecał dla free to play zwiadowcę. Albo oczywiście przede wszystkim łowcę demonów, nie? Dobra, siedzi. 2, 3, 5 level. Pięknie. I teraz mamy kolejnego maga. O, i mamy wisior na punkty życia.
Też od razu bierzemy. Cyk. Obejrzyjmy sobie waleczkę. No tak, ale wiesz, no... Jezu, jakie tu hity już siedzą. Niby masz rację, Hiroyuki, że jak grasz free to play, to najlepiej sobie grać tym, co akurat ci się po prostu podoba i czym ci się przyjemnie gra. No ale wiesz, grając takim zwiadowcą, czy przede wszystkim łowcą demonów, też free to play gracz ma łatwiej grać, nie? Aniżeli jakimś, załóżmy, nie wiem, paladynem czy wojem. No padnij jeszcze. My tu zaczęliśmy od najmniejszych procentów tak naprawdę, ale to przez to, że po prostu... Po prostu ja chcę to już mieć z głowy i poza tym to nam daje najwięcej expa. Dobra, siedzi. Holundra też raczej ubijemy. Dobra, zobaczmy ten pierścień w ogóle. Plus 24. Pyk. Przelogujemy się. Dobra, to jeszcze raz procenty. Kurde, na Holundra mam tylko 1,24. To nie jest wcale tak dużo. Dobra, to jeszcze może do niego wrócimy. Ale Foduk, ja teraz się skupiam na klikaniu. Mówiłem na początku, że nie będę aż tak zwracał uwagę na czat, bo się skupiam dzisiaj na klikanku. W sensie teraz, w tym momencie, nie? Jak akurat klikam, bo potem już będę czytał normalnie. Dobra, tornadko nam też jeszcze ładnie siądzie. 2, 3, 7 mamy. Tylko tu jest problem taki, że my te itemy musimy wywalać. Chociaż z drugiej strony moglibyśmy porozmontowywać jakieś takie główienka. Pyk. I zrobić tak, bo i tak tych epików to my będziemy mieć sporo. Znaczy, powiem ci, siemanko Cyngiel, powiem ci, że dużo osób gra zabójcą jako free to play i chwalą sobie, nie? Też się da tym grać, oczywiście, że jest to cięższe i tak dalej, ale no da się, nie? Dobra. Paseczek możemy od razu dać do kotła. Mamy hełmik plus 17, to jest mało. Czy coś jeszcze jest takiego w miarę taniego, co możemy po prostu wyjebać? Powiedzmy, że tak zrobimy. Lecimy dalej. Dobra, to nam jeszcze siadło. Mamy 2,3,8. Pięknie. To możemy sprzedać. Teraz jest kolejny woj. To tu już mogą być problemy. Damy sobie goldzika w staty. Hello, kufel. W sumie to wszystko dam w tą siłę. Nie ma co się zastanawiać. Dobra, teraz strefa mroku. Cyk, cyk, cyk. O Boże, ja zapomniałem, że ze strefy mroku jeszcze będziemy mieć dużo itemków. Ale no to trudno. Zrobimy tak. Hello, czy są dziś dropy? Oczywiście, że są. Jasne, że tak. Jezu, jak to nam daje w ogóle mało expa, zwróćcie uwagę. Tragedia. Ile już wbiłem leveli? Ja miałem 2,2,8, nie? To już 10 leveli wbiliśmy. Pięknie. Dobra, 2,3,9. To jest na wszystkie staty znowu, to możemy sprzedać i to możemy sprzedać, okej. Nie sprawdzam w sumie runek na tych itemach, ale no raczej mi się to nie przyda. Sianko kaktus. Dobra, kolejny loszek. O, jakiś łuczek dla zwiada. Kunegunda. Super łuk. To możemy odzyskać klejnocik, cyk. I teraz tak, to możemy wywalić i tu mamy coś na siłkę i to nam się przyda, zobaczcie. To jest super, dobra. No niestety, no nie mam już dzisiaj rozmontowań. Jest jak jest. Lecimy dalej strefem roku.
Nie mam foduk. Dopiero mi zaczęły dzisiaj dropić itemy z runami. W sumie ten wisior to mogę sprawdzić, czy mi się nie przyda tak TBH. Ile w ogóle on daje? 2,96, a ja ile mam? 2,8. A nie, ja wisior dopiero co wymieniłem. To nieważne. To dobrze zrobiłem. Plus 34, dobra, to możemy zamienić, tu możemy odzyskać klejnocik i możemy dać w buty, bo już mamy dziurę. Teraz tak, tu mamy woja jakiegoś. Woj nam jeszcze siadł, czy ten zwiad nam siądzie? Siadł nam również. Coś na intę dla Mariuszka, plus 48, super. I rękawice dla Mariuszka, fajne rękawice. Też możemy podmienić, why not? Ale zajechałem angielskim, nie widzowie? Dobra, i teraz mamy meduzę z moczar. Kolejny łuk dla zwiada. Jego już sobie zostawimy może na jutro do rozmontowania. Okej, okay, sprawdźmy teraz procenciki. Na meduzę mamy 0,02. Tak jak myślałem. Dobra, Esteros. Na Esteros 2%. Czas tak zwany never perfect. Bez kitu. O, kurde, szybko nam siadł. I znowu mamy pierścień. Plus 8. To pierścionek sobie zostawię już. No i tego drogo groźnego też raczej ubijemy. Tak, kiedyś się ulepszało levele u pachołków za golda, ale no już dość dawno temu to zmienili i teraz pachołki mają automatycznie taki sam level jak twój. Exactly what Hiroyuki wrote on chat. Zmiana na lepsze? No tak, bo w sumie teraz tego golda, którego wcześniej musiałeś ładować w staty, w sensie w pachołków, teraz możesz dawać w staty, nie? Dobra, ile my na niego mamy procent? No ale jak Holunder padł, to i ten nam powinien paść. Drogo groźny 0,58? What? Dobra, to trochę wieży, żeby wpakować trochę stat. W sensie trochę golda zarobić i stat wpakować. Okej, okay, to możemy zrobić tak, trudno. No wieży nam sporo pójdzie. To możemy wywalić, to możemy wywalić. Mamy jakąś czapkę, plus 34. Bardzo fajna czapka. Siemano, wróciłem z dworu. 26 taczek mchu pograbić i wywieźć, bo jebane drzewka pylą, a ten się rozrasta w pizdu. Może u ciebie odpocznę chociaż. No witam cię Giovanni. To kurczę, skoro już zrobiłeś swoją robotę, to teraz można odpalić streamka, posiedzieć sobie. Jezu, czy ja chcę wydobywać gem na szczęście? No dobra, wydobędę, why not. I to możemy wywalić. I sobie po prostu siedzieć i chillować, nie? To możemy wywalić, to możemy wywalić. Buciki plus 30, fajne buty. Tu możemy, a nie, nie. Dobra, tu za to podmienimy, żeby już nie robić. Zobaczcie, mamy 17 milionów goldzika. To też mogę, ile w ogóle broni dla zwiadowcy. Jakby nam poleciały jakieś bronie dla Woja albo dla Magusia chociaż. Czy są jakieś kody na EU10? Tylko neutral myślnik EU10, ale to jest kod startowy do 20 levela. Można go użyć. No ładnie napada ta wieżyczka. Nie ma co ukrywać. No nie, no dopiero klatę wymieniłem i nam się kolejna pojawiła. Jezu. Dobra, zróbmy tak po prostu. Dobra. To możemy wymienić w zasadzie, bo tylko nam 8 zabiera naszych. I buciki na razie zostawimy.
Cyk. Coś na zrękę, ale tylko plus 3. O, i mamy rózgę. Plus 157, no way. Wymianka, cyk. Dobra, i teraz, a nie, jeszcze goldzika damy. 35 milionów. Daję w siłę tak do 1000, powiedzmy 850. Cianko, Maxim. O, nawet troszkę za dużo i resztę w HP damy. Teraz teraz nie będzie chyba eventu Golda. Za tydzień chyba będzie event Golda. To wtedy bym sobie podbił boki i szczęście już do 1300. No i już miałbym, powiedzmy, z tym spokój. Już bym ładował tylko siłę i HP. Dobra, mamy 0,82 na tego Holundra. To jest bardzo mało. Ale nie wiem czemu, szczerze mówiąc. Czy da się zalogować na SFTools, jak ma się konto przez Gmaila? Hevini, ale co ma do tego konto przez Gmaila? Dopiero powiedziałem, że podajesz dane do ogólnego konta Shakes and Fidget i hasło do niego. I potem sobie wybierasz, którą postać chcesz zeskanować, jeżeli masz więcej niż jedną podpiętą pod to konto. Co ma do tego, czy masz konto na Gmailu, czy na Onecie, czy na kurwa wirtualnej Polsce? Wytłumacz mi. Nie ma to znaczenia, wariacie. Ej, bez kitu, dobra. 15 minut do pupila zostało. Dobra, to machnijmy może jeszcze. Spróbujmy to machnąć. Tu mamy coś na intę, minus 4. To możemy sprzedać. I okej, jeżeli chodzi o jakiś loch, który nam jeszcze da fajnego expa i jakieś levele, to jest to ten Esteros. Także spróbujmy ubić jeszcze ten Esteros na szybko. Padnie albo nie, zobaczymy. I lecimy aweczkę i tego pupila musimy złapać. Giovanni na samym końcu, jak już masz wszystko w twierdzy zmaksowane, więc nie ma co się za bardzo tym przejmować na razie. No padnij jeszcze, proszę cię. Jezu, na każdej postaci, na jakiej pamiętam, to jak ubijaliśmy tego czwartego, to i piąty nam padał łatwo. A tu niestety tak to nie działa. Dobra, powiedzmy jeszcze 20 prób. Chuj. Dobra. Cześć Karen, witam cię serdecznie. Ile w ogóle na niego było po dodaniu tych stat? Zero 80 ciągle. Okej, okay. Ale dobra, nie ma tragedii. Wbiliśmy ile? 14 leveli. Not bad. Dobra, dalej. Ile minut? 11 minut. Czyli tak, tu musimy wbić Dziewiczy Kanion. W sensie wbić. Znaleźć Dziewiczy Kanion. Aha, jeszcze jedna ważna informacja oczywiście. W dalszym ciągu nie mamy lustra. To jakby ktoś był ciekaw, w dalszym ciągu brakuje nam jednego kawałka lustra, dlatego też nie mogę na przykład podbijać sobie klaserka będąc na warcie i tak dalej. Tu dobrze, że mi się przypomniało, że mamy jeszcze dwa legendarne itemki zapisane. W sensie legendarne, epickie, Jezu. Ja robię milion rzeczy, tu staram się wszystkie wiadomości na czacie czytać, tu na shake się klikać jakoś z głową, tu to, tu tamto i nie ogarniam. Ale no, tak jak mówię. I tutaj jeszcze możemy machnąć, cyk, dobra, i tych już sobie wywalamy. Klaserek też się trochę podbił, 70, prawie 9%, gicior, Dziewiczy Kanion. I kibicujcie, może dzisiaj lustro poleci.
Oby. Chłopco kobietę będzie zaraz bił. No i uderzył. Ale to w grze tylko, to w grze. I to tylko po itemek do klasera. Widzowie, to nie tak. Nie przesadzajcie. Akurat potrzebowałem broń tego typa, co ty atakowałeś, dzięki. No ja PZ pokazywałem na początku streama tych oponentów, nie? Żeby tam sobie każdy wbił. Ja akurat, jeżeli chodzi o itemy do klasera, te epickie, to mam tutaj większość. Więc jak coś się trafia, że nie mam, to raczej większość tego nie ma. Dziękuję w ogóle Zielono mi za przypomnienie o tym pupilu, bo szczerze to bym pewnie się zajął czym innym i bym w końcu po 18 sobie przypomniał. Także dzięki pięknie. Bardzo szybko w ogóle zleciał ten czas. Nie no, nie będę płakał na czacie gildyjnym, już bez przesady. Jezus Maria, no. O jest, dobra. O, wystarczyło się spłakać. Pięknie, mamy to. Mamy kolejnego pupilka, gicior. Tego w ogóle jeszcze muszę złapać, nie? Tego już mogę złapać chyba od jakiegoś tygodnia. Ale no jakoś mi nie po drodze po północy na Shakesa wchodzić. Dobra, to teraz jeszcze ostatni kawałek lustra. Proszę. Proszę, daj. Trzymaj się, Karol, miłego wieczorku. Które to jest? Drugi pasek dopiero. Pokaż, jakich typów jeszcze atakowałeś do klaserka, jak możesz. Siemanko, Hana Pixie, witam. Nie pokażę ci, bo żadnych innych dzisiaj nie atakowałem, PZ. Dopiero niedawno mi się warta skończyła, więc tylko tych atakowałem, wiesz? Nie, no i nie będzie tego lustra. Kolejny dzień będą się ze mnie śmiać, że jeszcze lustra nie mam. Ja pierdolę, nie mogę. No proszę. Widzicie, i to jest karma za to, że na początku tak mówię, a wyjebane w to lustro, poskipowałem sobie co niektóre kawałki, bo misje się nie opłacały. I teraz o, a teraz mi nie poleci przez następne pół roku. No niestety. Kolejny dzień bez lustra. Super. Przepadło na zawsze bez kitu. Przepadło na zawsze. Dobra, nie głupi progresik. Nie głupi progresik zrobiliśmy. Pewnie tutaj, może w weekend teraz. Nie, nie, ja tą misję już wczoraj zrobiłem, wiesz? To też głupio zrobiłem, bo wiedziałem, że dzisiaj albo jutro będę klikał, więc mogłem się wstrzymać z tym jednym piwkiem i to zrobić na wyższym levelu, no ale jest jak jest. Jakie w ogóle będą eventy jeszcze teraz? Znowu event epicki. A, no to w weekendzik sobie pociśniemy. W weekendzik sobie ładnie pociśniemy. I już tu też bardziej runki ogarnę pewnie.